Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będę zajmował się ociepleniem okna dachowego. Mam już tutaj zrobioną konstrukcję, mam ocieplony tutaj jakby skos i zostało okno do zabudowania i do ocieplenia. Nagrywam to wideo, bo powiem Wam szczerze, że w sumie to inwestor tutaj podsunął pomysł, bo on sobie ocieplał pewnym takim materiałem jakieś tam rzeczy murłaty i tak dalej. I zakupiłem lokalnie u siebie w hurtowni taki materiał. To jest Alutermo, tak to się nazywa. Ja to kupiłem lokalnie u siebie, jakby ktoś z okolic Łodzi był, to w Pabianicach w Sambudzie można to kupić w takim składzie budowlanym. I to jest zbudowane, zobaczcie, tutaj z jakichś kanalików po bokach, w środku jest pianka i mamy jakąś tam folię aluminiową z jednej, z drugiej strony. Powiem Wam szczerze, nie znam parametrów, nie wiem jak to tam wygląda, jeżeli chodzi o współczynnik przenikania i tak dalej, ale no z racji tego, że tutaj jest bardzo mało miejsca na jakiekolwiek w ogóle ocieplenie, no to wymyśliłem, no mówię, no inwestor podpowiedział, a ja jakby się skłoniłem ku temu, że po prostu ocieplę to w ten sposób. I teraz zobaczcie, no konstrukcja jest zrobiona, tak jak widzicie, był jeden film z konstrukcją okna połaciowego, tak więc no nie będę się powtarzał. Tutaj mamy taki temat akurat, że okno wchodzi w sufit, jest tak zrobione, że znaczy skos inaczej, na ościeżu będzie widać połączenie skosu i sufitu, tak więc no tak to po prostu, no inaczej tego nie można było zrobić. Tutaj już wcześniej sobie poupychałem właśnie tą folię, tak żeby to wszystko docieplić. I teraz tak, tutaj mamy taką akcję, że zobaczcie sobie, tutaj tak naprawdę jest blacha od obróbki okiennej. Widać tam to jakaś jest pianka, ale czuć normalnie blachę. I powiem Wam szczerze, że jest taki plan, że po prostu powkładam sobie to, myślę, mam nadzieję, że na dwie warstwy, zobaczymy jak to wyjdzie. I tak sobie właśnie to pocieplam, czyli z jednej strony, z drugiej strony, mam nadzieję, że to jakoś właśnie tak wyjdzie, że akurat te dwie warstwy się tutaj zmieszczą. I z drugiej strony tak samo, tak będzie, tutaj chyba tylko jedna się zmieści, ale no zobaczymy. Czyli taki jest plan. I w sumie tak, jeżeli chodzi o łączenie tego materiału, to mam tutaj taką jeszcze, w garażu nawet też miałem, inwestor miał u siebie taką folię, jakby taśmę aluminiową, samoprzylepną. I tu będziemy łączenia tym sobie sklejać. Oraz teoretycznie jeszcze, żeby pozatykać te kanaliki, to jak podocinam sobie to wszystko ładnie, elegancko, żeby weszło w ościeże, to również brzegi tego Alutermo też sobie okleję tak, żeby po prostu no to było wszystko szczelne. No nie wiem, jak to będzie mi się tym robiło. Plan jest taki, żeby to w ten sposób wykonać. No zobaczymy. Powiem Wam szczerze, wrzucę jakieś timelapsy tradycyjnie. Zobaczymy zobaczycie jak to robię. I mam nadzieję, że jakieś fajne wideo będzie, bo wiem, że tam to wełna owcza ogólnie jest trudno dostępna. Ja sam to dostałem, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie dotyczącym okna. No dobra, i tyle. Nie rozgaduję się, biorę się za robotę, docinam sobie wszystko, sklejam i później pokażę Wam, jak to wszystko już jest ocieplone.
Dobra, słuchajcie, jeden bok mam już docieplony, tak to wygląda. Tutaj tego Aluterma dałem sobie od, można powiedzieć, aż momentu za oknem do praktycznie samego profila. Ja wiem, że tutaj jest wełna, ale i tak pojechałem po całości. Drugą warstwę, akurat tutaj druga się zmieściła, dałem sobie tylko w sumie tutaj na szerokości kropki, bo no tutaj jest wełna, to tam nie układałem tego, a no powiedzmy, że tanie to nie jest, także też jakoś w miarę to staram się zrobić oszczędniej, każde kawałki wykorzystuję. No i tak wygląda no, jedna strona, tak? I teraz tak, z drugiej strony mam tutaj trochę mały taki problem, bo tutaj nie wiem, czy uda się wcisnąć to wszystko, tutaj jakaś deska w ogóle przeszkadza, spróbuję to wyciąć jakoś tam, ogarnąć to. Jedna warstwa na pewno wejdzie tego Aluterma, ale drugą niestety chyba się nie uda, ale no i tak jedna warstwa mi się wydaje, że to spokojnie wystarczy. Dobra, włączam timelapsy dalej i jadę z drugą stroną. Druga strona wygląda tak jak widzicie, niestety tutaj nie udało mi się włożyć nic więcej, powiem wam szczerze, próbowałem, ale jest dosyć ciasno i no i dupa, nic tam nie wejdzie, ale i tak uważam, że jedna warstwa i tak powinna wystarczyć według mnie. I teraz tak, to robi nam również jako paroizolacja, czyli po prostu no nie muszę tutaj już naklejać paroizolacji na ten bok. Tutaj ta paroizolacja, która została, ona będzie wywinięta, ja sobie ją to wszystko ładnie podkleję, skleję jedno z drugim i powinno być ok. Tutaj oczywiście dokładam paroizolację, tu jest wszystko już wycieplone ładnie, tutaj nie mam paroizolacji, ale sobie tutaj też dotny kawałek wywinę, posklejam tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i co? No i biorę się za płytowanie. No i dobra, moi drodzy, sytuacja opanowana, zobaczcie, paroizolacja przyklejona, wszystko uszczelnione, na górze, akurat no, zszedłem z drabiny, przy oknie,
Przyklejona jest paroizolacja do okna tą taśmą aluminiową. Powiem Wam szczerze, że to mega trzyma. Tak naprawdę no, klej jest bardzo, bardzo porządny. Dlatego akurat nie bałem się przykleić tą taśmą. Zresztą tam i tak jeszcze płyta dociśnie. Nic się z tym raczej nie powinno wydarzyć. No i tyle, moi drodzy. Tak to wygląda. Są oczywiście jakieś tutaj załamania i tak dalej, ale no, żeby to wyprowadzić jakoś sensownie, no to już nie nacinałem tego w nieskończoność, tylko po prostu zrobiłem takie delikatne załamania i tak to zostawiam. I teraz tak, plan jest taki, że płytuję tutaj sufit, skos, zapytuję wnękę okienną i dopiero później sufit na drugi raz i powinno być wszystko ok. Tylko najpierw muszę tutaj trochę ten bałagan posprzątać. Dobra, idziemy wypić kawę, zjemy śniadanie, wracam tutaj i płytujemy na pierwszy raz.
Tak jak widzieliście w timelapsach, pierwsza warstwa płyt już jest nakręcona. Tak to się mniej więcej wszystko prezentuje. Zobaczcie sobie. No tu oczywiście łączenie, włączenie wchodzi, ale przy pierwszej płycie dopuszczam takie rzeczy. Okno obrobione. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie sobie boki z jednej płyty. Wszystko podocinane ładnie. Nic tutaj nie wystaje. Nic tutaj nie ma żadnych tam dziwnych jakichś dziur i tak dalej. Oczywiście są łączenia płyt, ale te łączenia są tylko na tym węgarku, tak? Ten węgarek ma około 10 cm. Przy takim kącie dachu uważam, że no nie ma żadnego problemu. Tutaj jest bardzo mały kąt narożnika perforowanego, pewnie nie wkleimy. Mi się wydaje, że tutaj pójdzie taśma tuff tape. Tak więc tak to się prezentuje. I powiem Wam, że nie nagrywałem tutaj takiego tutoriala, jak podocinać płyty na boki, jak porozmierzać tą konstrukcję i tak dalej, bo to już nagrywałem jeden taki film w zeszłym roku u mnie na poddaszu. Link wyskakuje Wam tutaj w karcie od góry. Możecie sobie zobaczyć, tam są dwie części. Pierwsza część jest, jak robię konstrukcję i druga część, jak płytuję. Tak więc sobie zobaczcie, jeżeli Was to ciekawi. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym w ogóle ociepleniu, czy Waszym zdaniem jest ok, czy nie jest ok. W opisie tego filmu podrzucę Wam link do tego Aluterma i do taśmy, której używałem tutaj do klejenia, żebyście sobie zobaczyli, ile to kosztuje i w ogóle, czy to, nie wiem, gra warta świeczki Waszym zdaniem, czy nie. Piszcie w komentarzu, co sądzicie po prostu. I w sumie tyle. No nie będę więcej się rozgadywał. Odsyłam Was również do kanału Majstrów. Tutaj wyjeżdżę Wam właśnie gdzieś odnośnik z boku. Wejdźcie sobie, popatrzcie poprzednie odcinki z tej budowy. Ja tam też się pokazuję, tak więc zachęcam, żebyście dali tam subika, łapkę i tak dalej. I zobaczyli sobie, co tam na ich kanale słychać z tej budowy. Dobra, kończę. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie.